Siemanko, jestem Łukasz Lord Woody i nie, to nie jest kolejna część Gwiezdnych Wojen. Nie jestem Sithem ani Jedi. Chciałbym po prostu zaprosić Was do obejrzenia kolejnych odcinków w nowym sezonie na moim kanale. Zmieniamy trochę content, zmienią się po prostu filmiki. Filmiki będą bardziej dopracowane, będą wrzucane rzadziej. Ale o tym właśnie chciałem dzisiaj powiedzieć, takie podsumowanie całej mojej pracy dwumiesięcznej. Filmy były wrzucane raz dziennie, gdyż no miałem na to czas. Teraz będą wrzucane dwa razy w tygodniu, ale 100% raz w tygodniu. Postaram się wrzucić dwa razy w tygodniu, ale na pewno w sobotę będą filmy wrzucane. Jeszcze mam dwa filmiki, dwa materiały nagrane w starym stylu, w starym kontencie. Także będą wrzucone już niedługo. Muszę jeszcze dograć jeden materiał do szkoły youtuberów, bo gościnnie wystąpi w nim Muszu. Pewnie będzie wrzucony w środę, albo postaram się w sobotę wrzucić szkołę youtuberów. No i w następną sobotę będzie challenge albo test banana i sprite, bo ponoć tam się pożygasz. Także te filmy będą jeszcze w starym stylu. W nowym stylu już będą w nowej odsłonie. Postaram się wybrać ciekawsze miejsca. Kamerzysta wróci na pewno na kanał, czyli będzie jeszcze bardziej ciekawiej. Postaramy się dla Was dopracować wszystkie szczegóły, czyli filmy będą dopracowane, pomysły będą 150 razy milionów przemyślane, żeby po prostu no wyszło coś z tym dobrego. Mogą być jakieś różne pomysły takie typu, no jeszcze tego nie wiem, ale mam w zanadrzu plany, także nie zdradzę ich, bo to będzie nowa odsłona kanału. No, przykro mi bardzo, że nie będę wrzucał co dzień filmów, gdyż czas mi już na to nie pozwolił. Dostałem po prostu nową fuchę w robocie. Jak wiadomo, jak wszyscy wiecie, córka mi się urodziła, teraz trzeba zapierdzielać dwa razy więcej. Także dostałem nową fuchę. Po pracy jeszcze będę dorabiał sobie, dobra kasa, także zgodziłem się na tą fuchę. Zmieni się również content filmów. Będziemy starać się bardziej nagrywać poza terenem domu, bo to już wszystkim się znudziło, ten mój pieprzony stół. No i ja przy tym stole, także będziemy starali się nagrywać gdzieś w plenerze. Co tu dużo jeszcze mogę powiedzieć? No, dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. No, ponad 1800 subskrypcji już tam naliczyłem. Wyświetlenia też patrzę, że są po 200 na każdym, 260, coś takiego na pod każdym filmem. Niektóre słabsze filmy mają po 100 coś, ale już ponad te 200 jest, także... Także nie zadawajcie głupich pytań, dlaczego 1800 subskrypcji, a 250 wyświetleń, bo ja mogę przytoczyć każdy kanał, który ma milion subskrypcji i nie ma tych milion wyświetleń. Dlatego, no po co takie głupie pytania do mnie zadajecie, dlaczego? Zajrzyjcie na każdy głupi kanał, każdy jeden kanał nie ma tylu wyświetleń pod filmem, ile ma subskrypcji. Także nie pytajcie się mnie, dlaczego, bo ja też nie mogę odpowiedzieć dlaczego. Więc... to już sprawa wyjaśniona, sprawa drugiej wagi właśnie. To mi dało do myślenia nad bardziej profesjonalnym wykonaniem filmów. Mam teraz, będą bardziej profesjonalne wykonane miniaturki. Postaram się, oczywiście będzie to robił grafik, postaram się bardziej profesjonalnie podejść do tych filmów, gdyż no, czas po prostu na to teraz pozwoli. Mam cały tydzień na przygotowanie pomysłu, oczywiście materiały jeszcze mam. Te ze starego kontentu, dlatego też mam cały tydzień na przygotowanie pomysłów. W sobotę zabieramy się do montażu, do nagrywania z kamerzystą. Mam nadzieję, że to wypali, jak nie to w niedzielę, zobaczymy. Także są różne pomysły na zrobienie filmików i chcemy to wykorzystać. Chcemy po prostu przemyśleć milion razy swój projekt, milion razy poprawić, coś wyciąć, coś wkleić, ale no ja wolę jechać na żywioł, no bo tak jestem bardziej naturalny. Jak jest jakaś wpadka, no to jest wpadka, a nie wycinamy to i montujemy, żeby było idealnie. No, nikt nie jest idealny, ja też nie jestem idealny, żaden człowiek nie jest idealny, dlatego do wszystkich hejterów, którzy tak wyzywają mnie publicznie, po prostu pokazujecie tylko waszą kulturę i kulturę Polaków, wiecie, aż czasem nawet koledzy moi mówią, że wstyd, że są Polakami, bo tak pokazujecie właśnie wsparcie dla rodaka, który mieszka za granicą, który chce nagrać jakiś film. Oczywiście pozdrowienia dla wszystkich tych, którym nie podobają się moje filmy, ale wyrażają to w sposób kulturalny i pomagają właśnie mi
w ulepszeniu mówił, to jest złe, to mi się nie podoba, to byś mógł zmienić, tamto byś mógł zmienić, to by było fajniejsze, tam coś. Dlatego to dało mi do myślenia i dzięki tym osobom, nie dzięki tym hejtom, wszystkim wyzwiskom, srelom, morelom, bo jak wiecie, taka opinia takich palantów, bo to są palanty, którzy się nie zastanowią, co robią, tylko pokazują właśnie naszą polską kulturę, jaką pokazują, nie? Że potrafią tylko wyzwać, gówno z tym i tyle, nie? Dlatego dla wszystkich tych osób, które mnie wspierały, które po prostu dały łapkę w dół, bo na przykład słaby content, mógłbyś to i to dopracować, łapa w dół. Taką opinię szanuję, szanuję wszystkie pozytywne opinie, dla których się moje filmy podobają, ale te negatywne też wyrażone w sposób taki, który mogłyby mi w przyszłości pomóc. Także dziękuję wszystkim tym osobom. Zapraszam na kolejne odcinki. Na pewno was nie zawiodę, na pewno będą dopracowane wszystkie szczegóły. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, wciśnij ten oto przycisk subskrybuj tam na dole tego odcinka, żeby dowiedzieć się, co będzie w następnych odcinkach i co będzie popularne. Także no, z tym może przesadziłem, ale także zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do komentowania naszych odcinków. Na pewno będzie lepiej. Pozdrawiam, cześć i do usłyszenia.